Ulica Chmielowska w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mieszkańcy skarżą się, że po każdym większym deszczu zamienia się w wielką kałużę. Nie można wyjść z posesji, cały płot jest popsuty, ani nie ma chodników. Nie brakuje natomiast wody, tej jest w nadmiarze. Mieszkańcy narzekają, stojąca na jezdni woda utrudnia im życie i zagraża bezpieczeństwu. Jest uciążliwa sprawa, jak nie wiem, to nie tylko dla mnie, tylko dla całej ulicy, bo to nie ja tylko jestem, płacę podatek, bo to i sąsiad, o sąsiada też będzie zalewać tutaj. Każdego jednego, stamtąd idzie, płynie woda, nie wiadomo skąd, czy z gór, czy nie z gór, ale to powinno jakieś być zrobione, żeby nie topić ludzi. Za dużo jest wszędzie wody. Jak zrobiły ulicę, tak po prostu po tej stronie cały czas jest woda. A latem, jak są ulewy, to jeszcze jest gorzej. Mieszkańcy ulicy Chmielowskiej z prośbą o pomoc zwracali się do władz miasta i powiatu. Ich interwencja nie przyniosła rezultatu. W dalszym ciągu czekają na zainteresowanie urzędników. Widzieliśmy się z panem Wroną pod starostwem. Powiedział, że tutaj przyjedzie, coś zobaczy. Nikogo nie było i do tej pory nie ma. No i państwa proszę o interwencję. W starostwie deklarują, że na ulicy Chmielowskiej przeprowadzona zostanie wizytacja i ocena sytuacji. Czekają na sprzyjające warunki, czyli opady deszczu. Doraźnie podczas wizji terenowej przyjrzymy się sprawie, żeby powierzchniowo spróbować tam rozwiązać sytuację, żeby powierzchniowo wody w jak największym stopniu odpłynęły i nie zalegały na powierzchni jezdni czy też na poboczu. Mieszkańcy na rozwiązanie problemu muszą jeszcze poczekać. W starostwie powiatowym nie ma planów dotyczących remontu ulicy. Radykalna poprawa sytuacji to będzie wymagała w przyszłości kompleksowej przebudowy z budową kanalizacji. Natomiast to na pewno jest temat odległy i nie jest to zadanie przewidziane na najbliższy okres czasu. Jerzy Wrona, naczelnik Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym, wskazuje jednak inne rozwiązanie problemu. Budowa kanalizacji sanitarnej w takim miejscu, na takiej ulicy, to powinna być to kanalizacja jednak miejska, komunalna i wówczas do takiej kanalizacji mogą być podłączane kratki ściekowe z przyległych działek, z przyległych nieruchomości, jak również kratki służące do odwodnienia samej jezdni, samej ulicy. Problem z pewnością nie zostanie rozwiązany. Nie wiadomo też, czy doraźne działania przyniosą jakikolwiek efekt. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy do niedogodności muszą się po prostu przyzwyczaić.